Mądre słowo, prawda? Bardzo mądre słowo. Kubuś Puchatek powiedział, że nie wie, o co chodzi kompletnie. To jest czas liniowy, w którym nasz umysł dokładnie mówi, że jest przeszłość, bliżej nieuchwytna teraźniejszość i przyszłość. W takim czasie żyjemy? O kurczę. Natomiast linia żeńska mówi, że ten czas jest kłamstwem. Nie zastanawiajmy się nad tym, bo umysł jest zaprojektowany na czas linearny, ok? Dlatego jak jesteśmy w umyśle, nauka mówi to samo od dawna, że czas liniowy jest funkcją umysłu, że on nie istnieje. Następna rzecz, czy wiecie, że niektóre kultury nie mają słów na czas? Nie mają. Nie mają słów przeszłość i przyszłość. Szok. Kultury etniczne nie miały określenia przeszłości i przyszłości. Wiecie dlaczego? Bo żyli w wiecznym tu i teraz. Dla nich istniało tylko tu i teraz. Zobaczcie, że dla nas jest to nie do pojęcia, nie? Bo przecież za chwilę trzeba będzie stąd wyjść i stoczyć kolejną, jakże ciężką walkę o przyszłość. A, to jeszcze nic. A jak sobie poradzić z przeszłością, która ciągle tam się dobija do tej naszej drzwi? Dmuchnąć tak, Kubuś Puchatek powiedzieć, nie ma tego. Ale linia żeńska przekazała niesamowitą tajemnicę. Czegoś, co jest związane z symbolem nieskończoności. Zobaczcie, że nam mówi się, że przeszłość ma na nas wpływ. Ja to nazywam prosto z mostu. To jest kłamstwo bogów. Nie ma czegoś takiego. Wiele ludzi uwierzyło, że przeszłość ma na nich wpływ. Poczuj swoją moc. To nie przeszłość wpływa na ciebie, tylko ty wpływasz na przeszłość. Wiecie, jakie to jest cudowne? Teraz, w tej medytacji, bo ona polega na tym, że najlepiej to się robi w takiej formie, no jakbyśmy mieli dużo, dużo czasu. Zobaczcie, że my jesteśmy nauczeni poprzez psychologię, to jest takie wymuszane na nas, że nasz umysł to jest związane w nauce z funkcją płata czołowego. Tak znów naukowo mogę powiedzieć, że umysł, że my wzmacniamy w umyśle trudne chwile. Dlaczego? Na przykład wiecie, tylko no, za to płacić pieniądze terapeucie to nie ma sensu. Ale płacić za wzmacnianie bólu i cierpienia, jeszcze płacić, już nie chcę na koniec was wkręcać w niesamowitą rzecz. Co się wtedy dzieje z naszą obfitością? Jeśli na przykład my często, my jakby dajemy energię na cierpienie, na cierpienie. A zróbcie w tej podróży inaczej. Zobaczcie, że to jest taka, że serce nasze, ja wiem, że jest trudno to uwierzyć, jego wewnętrzna komnata, ona zapisuje tylko przepiękne chwile. Na przykład jeśli ktoś wchodzi w serce i by powiedział, jaka jest moja przeszłość, to serce może ci to wyświetlić jako pewien stan. Stan, w którym przebywałeś. Tylko, że serce zapisało tylko i wyłącznie pozytywne twoje przeżycia. Dlatego wchodzenie w serce, często kiedy my tego się uczymy, raptem jesteśmy jakby bombardowani cudownymi przeżyciami. Czasami ludzie pytają, czyje są tak piękne przeżycia? Czyje to są przeżycia? Twoje umysł, to niemożliwe. Niemożliwe. To niemożliwe. Aż tyle przeżyłam pięknych rzeczy? Tak. Skąd? W ogóle to jest kłamstwo. To nic. Właśnie tak. Właśnie tak. Zobaczcie, że kiedy wchodzisz w serce, to polega na wysyłaniu takiej energii przez coś, co jest nazywane tylnym czakramem na wschodzie, tak? Że do tyłu wysyłasz pierw tak dołem, tak jakby po podłodze wysyłasz. To jest związane z ziemią. Z ziemią. Że wysyłasz pewną energię i to jest, co jest czyste światło. I chodzi o to, że twoi rodzice na pewno przeżywali jakieś piękne chwile. Jeśli nawet to była nanosekunda, nieważne. Nasi dziadkowie też. Chodzi też o to, że kiedy wysyłasz tą energię tak po ziemi, to wszystkie te chwile są wzmacniane.
Wszystko, co przeżyłaś ty pięknego i nie pamiętasz tego, to jest wzmacniane. Wszystko, co przeżyły wszystkie twoje pokolenia. Wszystko, co pozytywne, natychmiast jest wzmacniane. A zobaczcie, że my robimy odwrotnie. Na przykład my też często w opowiadaniach my możemy mówić, tylko to nie jest złe. Nie? Znaczy, zobaczcie, w linii żeńskiej nie ma oceny. Nie ma oceny. Ale my często mówimy o trudnych chwilach, nie tylko swoich, ale naszych rodziców i dziadków. Bo oni rzeczywiście żyli w czasach ekstremalnych. My jesteśmy tu na sali w różnym wieku, ale nasi rodzice przeważnie otarli się, zależy jak nie, o drugą wojnę światową. Tak? A nasi dziadkowie. Ja miałem to szczęście, że na przykład moja babcia, która otarła się o wiele rzeczy, ona nigdy mi o tym nie mówiła. Słuchajcie, nie jest to dziwne, że ona na przykład nie mówiła, że przeżyła coś trudnego. Ona natomiast opowiadała, jak w sytuacjach ekstremalnych działy się cudowne rzeczy. Co ona w ten sposób robiła? Ona jakby wzmacniała coś ciągle w czymś, co jest przeszłością. Wiecie, co jest piękne? Że nasi rodzice czy dziadkowie mogą nie żyć. Ale jeśli my wysyłamy im energię z serca, z tylnego czakramu, oni to odbierają. Co się dalej dzieje? Ta linia, która idzie po podłodze, to jest tak zwane zakrzywienie czasoprzestrzeni, ale nieważne, ok? Wyobraźcie sobie, że po jakimś czasie, gdzieś daleko, 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 że ona zaczyna się zakrzywiać i zaczyna wędrować górą. Wtedy my jakby przywołujemy wszystkie nasze piękne przeżycia, nie tylko nasze, z tego, co jest pobytem poza ziemią. Dla was to jest okej na razie? To jest taka bajka. Tylko zobaczcie, że jak my uaktywniliśmy, wiecie co jest ciekawe? Tylko to zrozumcie, że rodzice, oni mogli nam nigdy nie okazać uczuć, ale wewnątrz swojego serca absolutnie w nich było uczucie do nas. I zobaczcie, że każde pokolenie czuje to do następnego pokolenia. Ale jeśli połączyć tą linię, wiecie co na przykład niektórzy ludzie opisują i to się dzieje często na sali, jakie oni dostają w pozytywnym sensie tego słowa uderzenie w fali powrotnej. Dlatego wiecie na czym polega ta medytacja? Że wy możecie, bo zobaczcie, że nasz prapradziadek, niezależnie czy on to okazywał, on kochał swoje dzieci tu. Nie wierzycie w to? Zobaczcie, że my wzmacniamy na tej linii każdą najmniejszą cząstkę miłości, która była wygenerowana przez cały ciąg naszego rodu. A co robi nauka, czy totalna biologia? Znacie takie stanowisko? To ona wzmacnia to, co pozytywne? Okej. Nie przejmujcie się tym, bo wiele ludzi w tym uczestniczy albo prowadzi takie zajęcia. No to ja jak wychodzę, to od razu mam strzał w plecy, nie? Ale nie jeden, to jest karabin maszynowy, nie? Że ja wychodzę i czuję, że sześć karabinów maszynowych jedzie po mnie, nie? Myślicie, że mnie to rozwala? To jest raczej jakby, to raczej dotyczy tych ludzi. Wiecie, o co chodzi? Nie przejmujcie się tym, co ludzie o was mówią. Macie się przejmować, co wy czujecie i myślicie o sobie. Tylko tym. Jeśli ty jesteś mocny, to raczej naprawdę podejdziesz do tego, że tacy ludzie mają duży problem. No, są totalnie zagubieni, totalnie. Oni będą szukać niesamowitych przestrzeni, niesamowitych warsztatów. Wiecie, o co chodzi? Nic im nie da, dlatego że no, nie potrafią zrobić tego takiej prostej rzeczy. Tak? Powiedzieć, czas skończyć z tym, co negatywne. Nie jest czas z tym skończyć? To jest najwyższy czas z tym skończyć. Jest tak proste, prawda? Prawda. Skończyć z tym. I zobaczcie, wiecie, dlaczego ta medytacja jest polecana przez Inanę, jedną ze starożytnych bogiń. Ja jakby nagrałem to z taką nadzieją, że im bliżej tego, tym więcej ludzi zacznie to robić. Taką miałem nadzieję. Tam przy niej trwał. 5 osób to zrobiło. Dlatego cała najmniejsza cząstka miłości w całej linii waszej genetycznej zostanie natychmiast uruchomiona. Po zakrzywieniu zostanie uruchomione coś z
co dotyczy naszych pobytów w innych systemach. I to jakby wraca, czyli to jest ta jedna część tej ósemki, pierwsza pętla, i to wraca do twojego serca. Dlatego niektórzy mają odczucie, że to, czego nam zawsze brakowało niestety, zaczynamy odczuwać niesamowitą miłość. Bo jak ja powiem logicznie, czy wiesz, że pradziadek teraz przesyła ci miłość? Tak, jeśli robicie to, tą podróż. Jeszcze jest coś, czego nie ma czasu za bardzo namalować, chociaż powinniśmy. Jak ja mówię tam o jakiejś rasie Gina Abul, to zobaczcie, że ktoś, kto próbuje nas kontrolować, że on na przykład mówi, że jest strzałka czasu, jest ta przeszłość, tak? Nie wiem, tam daleka to widzicie. I przyszłość. To nie jest strzałka. Dlatego, że w manipulacji czasoprzestrzenią istoty, które mają bardzo dużą moc trzeciego oka, że oni tą strzałkę zakrzywiają w koło. To jest cykl. Tak sobie to wyobraźcie, w koło. Dlatego ktoś, kto mówi, mam trudną sytuację z przeszłości, to zobaczcie, że na kole, jak podzielimy, że połówka koła niby jest przeszłością, a druga połówka jest przyszłością. To koło czasu biegnie. Czyli jeśli tu pastwisz się nad trudną sytuacją, to na kole ta sytuacja spotyka cię w przyszłości. Ludzie na przykład pytają, dlaczego znów mnie to spotyka, bo pastwisz się nad przeszłością, ale to jest pułapka Bogu. Nie wiem, czy zrozumieliście to? Inaczej mówiąc, tu i teraz jest osią symetrii. Że zobaczcie, że w osi symetrii przeszłość i przyszłość nałożą się. Jeśli to złożysz, to one się nałożą. I ludzie mówią, kurczę, dlaczego to mnie spotyka? Dlatego, że w tu i teraz to kreujesz. A to jest tak proste. Czyli psychoanaliza to jest wymysł iluminacki. Absolutnie. Nauka i religia podają sobie łapę. Chociaż pozornie są kompletnie sprzeczne. Służą do manipulacji ludźmi. Natomiast jeśli powiesz, kurczę, to niemożliwe, żeby moi rodzice przeżywali tylko negatywne chwile. Już mój dziadek na pewno się kiedyś cieszył. To dlaczego mam na henia, benia, szmenia generować tam, że o kurczę, ten miał myśli samobójcze, ten się powiesił, ten był biedny. A może były chwile, w których twój dziadek i pradziadek czuł się bogaty. To wzmocnisz dzięki tej medytacji. Ale my wzmacniamy, o kurczę, mój dziadek chorował i zmarł, o, jeszcze jest straszenie rakiem. I teraz najlepiej to dla kobiet szczególnie, wszystko sobie wyciąć tak na wszelki wypadek. Prawda? No bo jeśli matka, o kurczę, moja matka zmarła na raka, o cholera. A tata, no ja dziadek też zmarł na raka. No to w totalnej biologii mówi się, to genetycznie to do ciebie idzie. Teraz bierzecie najnowszą naukę. Naukowcy mówią geny, nic takiego nie istnieje. Naprawdę? Nic takiego nie istnieje. No i co wy na to? Ale jakby siedział genetyk na sali, powiedział, panie Taran, wynocha stąd. Ale genetycy, oni mówią, to jest wirująca informacja. Nie wiem, czy wiecie, że w kosmosie, wszechświecie nie ma nic stałego. Zobaczcie, spirala kodu DNA ciągle wiruje. I chce wirować z ogromną szybkością, ale my jej na to nie pozwalamy, dlatego że dajemy tam ołów. Mówimy, jakie ciężkie jest moje życie. Generalnie jest ciężkie, bo to mi przekazali rodzice. Jeśli to mówisz, to zatrzymujesz wir światła w swoim kodzie DNA. Jakie życie jest proste. Przynajmniej teoretycznie oczywiście. Wszyscy się okaże, jak stąd wyjdziemy. Tak? Czyli zobaczcie, że dołem wysyłamy światło do całej linii naszych przodków. Później ono się zakrzywia, wraca. Jakby łączymy się też z naszym gwiezdnym dziedzictwem. Dlatego, rozumiecie to? Że my mamy przodków nie tylko na Ziemi. Mamy niesamowitych przodków dawniej, z naszych innych wcieleń. To całe światło powraca do mojego serca. Teraz znów dołem, ona automatycznie wtedy zaczyna płynąć dołem z twojego serca. I to, co piękne, wysyłasz do przyszłości. I do swoich dzieci, i do swoich wnuków, i do tych, którzy przyjdą na tej linii, a jeszcze się nie narodzili.
ale świadoma, kochająca osoba wie, że oni kiedyś przyjdą. I jeśli ja w swojej przeszłości koncentruję się na traumie, to jeśli mam dzieci, być może wtedy, to nie chodzi o geny, chodzi o energię, że ja wtedy w przyszłości mojej, a moja przyszłość, w mojej przyszłości pojawią się moje wnuki albo prawnuki. To dlaczego mam im serwować od razu pigułę, którą oni są w stanie przerobić? Jeśli nie trafią na psychoanalityka, warsztaty Kenia-Benia lub ścieżkę rozwoju duchowego, to są w stanie to przerobić. Ale dlaczego mam im tego nie ułatwić, czy swoim dzieciom? Czy łapiecie tajemnicę nieskończoności? Słuchajcie, to jest genialne. To jest kreowanie nowej ziemi. Nowej ziemi się skojarzyło. Co mówić, to kreowanie do przodu. Jakby nowej energii na ziemi. Ciepło, że... ciepło. Ale nie nowej ziemi. Nie nowej ziemi. Tej starej ziemi. Dlatego, że to new order, chyba po angielsku, bo nie znam angielskiego, nowy porządek świata. To nie jest nasza bajka. My chcemy powrotu starej naszej ziemi, pramatki i starego Saturna. Przed tym, jak miał pierścienie. Wiecie, że święta Bożego Narodzenia też są związane z Saturnaliami. Saturnalia. Dlatego ludzie obdarzali się prezentami, przynosili... To jest niesamowite. To jest Saturn stary. Ten sprzed manipulacji. Tak? Czyli tak intelektualnie, już intelekt nam jest niepotrzebny, ale czy rozumiecie tam sens tej podróży, którą przekazuje starożytna bogini Inanna? Absolutnie tak. Ona mówi, wzmocnij to, co pozytywne w swoim ziemskim i gwiezdnym dziedzictwie i to automatycznie wypłynie do twojej przyszłości. Wszystkie pieniądze, jeśli ktoś mówi o pieniądzach, całe złoto naszych przodków jest pozbierane i raptem do ciebie spływa obfitość. Tak? To jest niesamowite, że serce uruchamia tylko cudowne światło w całej linii. Wiecie, taka to jest dawka? I nie musicie się zastanawiać. My tylko robimy tą do dołu, czujemy, że tam gdzieś to się zakrzywia i wraca do naszego serca. I wtedy momentalnie zaczyna to wypływać do przyszłości. A co jest tajemnicą tej medytacji? Obieg energii. Że to gdzieś się zakrzywia, wraca górą do naszego serca i znów płynie dołem do przyszłości, wraca. I jeśli to jest coraz szybsze, to zaczynasz być nieskończoną miłością. Tu, nieskończoną miłością. Dla ułatwienia macie to nagrane na tej płycie. Na tej czarnej. Trzecia medytacja, nieskończona miłość. Proszę bardzo. Ale ważne, że jeśli jest grupa, jeśli tak czujecie, czyli jeśli chcemy, możemy to teraz zrobić wspólnie, tak? Tak. Wspólnie i co się wtedy dzieje? Niesamowita rzecz. Czyli którą tam mamy godzinkę? Pół do 6.